przez 70 lat nie mogłem uporać się z moją przeszłością. Pamiętam wszystkie obrazy i dźwięki, które zamknęły się we mnie jak w muszli. Pewnie dlatego straciłem słuch, abym nie mógł o nich zapomnieć. Dziś jestem głuchy, nic nie słyszę, ale te straszliwe dźwięki mojego dzieciństwa brzmią we mnie tak mocno, jak wtedy, kiedy rozbrzmiewały. Właściwie nie miałem się urodzić. Żyję przez przypadek. Ja miałem brata, nazywał się Musił, był 5 lat starszy ode mnie. Jako niemowlę zachorował na paraliż dziecięcy. On zmarł w 36, zdaje się, roku. Moja mama nie chciała mieć więcej dzieci po Musiu. Nigdy. Nie mogłem zrozumieć, jak to się stało, że moja mama nie wiedziała, że jest w ciąży. Tak długo, tyle miesięcy, a później była taka szczęśliwa, że ja przyszłem na świat, a po mnie przyszła siostra. Rodzice kochali się. To była miłość absolutna. Jeden za drugiego by oddał życie. To miasto Oświęcim nikt nie zna, było jedno z wielu miast na Śląsku. Nikt nie wiedział, co się tu później stanie. I że to miasto Auschwitz, Oświęcim, zamieni się na symbol Holokaustu i będzie znane na całym świecie. Pierwszego września wybuchła wojna. I zaraz pierwszego dnia do Oświęcimiu na rynku spadła bomba. Jak Niemcy weszli do Oświęcimia, to ta willa był sztab niemiecki miasta. To jest to, co zostało z willi Frenkelów w mojej rodzinie. Co się tutaj działo? Tymi drzwiami wchodził mój dziadek Józef Frenkel. Przyjeżdżał z fabryki Agrochemia. To wszyscy przedstawali codziennie tu. Był pokój jadalny, stał długi stół. Tu się zbierała cała rodzina. Tu były piękne obrazy wisiały. Chodzę tu, aby to odżywało. Zamykam oczy, to widzę tych ludzi uśmiechniętych. Ja widzę to i serce mi płacze. Co się stało? Nikogo nie ma. Żydzi oświęcimscy przyszli do ojca, prosili go, by został przewodniczącym gminy żydowskiej. Nikt nie chciał przyjąć tego stanowiska. Ojciec też nie chciał na początku, ale wytłumaczono mu, że on jako syn Józefa Frenkela, wnuk
Arona Szenkiela nie ma prawa odmówić, jak jest społeczeństwo żydowskie w Oświęcimiu w niebezpieczeństwie. Mój ojciec przyjął pewnego razu. Ojciec otrzymał rozkaz, aby się stawił u majora von Greifa. A przyszedł, ten major mu powiedział, że otrzymał rozkaz w Oświęcimiu otworzyć biuro emigracyjne do Palestyny. Każdy, kto będzie chciał, kto się zarejestruje w tym biurze, będzie mógł wyjechać. I ta emigracja, jak okaże się, że udała się, to nie tylko Żydzi z Oświęcima, ale z całego Śląska wyjadą. Są plany, żeby rozszerzyć ją na generalne gubernatorstwo. Ojciec dostał rozkaz, ażeby otworzył takie biuro i rozlepił afisze w całym mieście o rejestracji Żydów do Palestyny. Ludzie czytali te afisze, jakaś nowa nadzieja. Jednak nie wszystko jest skończone. Nasze życie jednak jest coś też warte. Nawet u Niemców pozwalają nam wyjechać. Wiadomość o biurze emigracji rozchodziła się do te błyskawicy. Coraz więcej Żydów zjeżdżało do Oświęcima. Tu miał być punkt zborny emigracji do Palestyny. Ludzie uczyli się hebrajskiego. Ojciec miał ogromne problemy, aby zabezpieczyć warunki mieszkaniowe coraz większej rzeszy ludzi pełnych nadziei na lepszy los. Wszystko się rozwijało bardzo dobrze. Rejestrowano, rejestrację robiono. Ojciec otrzymał od Niemców polecenie, aby wraz z innymi przedstawicielami gmin żydowskich utworzył delegację, pojechał do Berlina na spotkanie z Adolfem Eichmannem i zdał mu relację, jak przebiegają przygotowania migracji Żydów do Palestyny. Na drugi dzień profesor Leo Beck, przewodniczący Zjednoczonych Gmin Żydowskich w Niemczech, przewodniczył specjalnemu posiedzeniu poświęconemu tej delegacji. Ojciec powiadał mu wszystkich o rozkazie otwarcia biura emigracji do Palestyny i wciąż nadchodzących transportach Żydów ze Śląska do Oświęcimia. Prosił o wsparcie finansowe, by móc ludziom stworzyć jakiekolwiek warunki bytu. Po południu to profesor Beck zaprosił mojego ojca prywatnie na obiad. Powiedział ojcu, panuje zmowa milczenia. Państwa zachodnie zamknęły przed Żydami wszelkie drogi ratunku. Żydów czeka fizyczna zagłada. Stany Zjednoczone mogłyby uratować Żydów, otwierając swoje granice i wywierając nacisk na kraje Zachodu. Na drugi dzień przyszedł rozkaz, aby delegacja stawiła się u Eichmanna. Poszli do tego Reichssicherheitshauptamt. Przyjął ich ten Eichmann. Człowiek chudej twarzy, z takim specyficznym uśmieszkiem. Najpierw zażądał, aby ojciec jako przewodniczący tej delegacji, aby mu dał sprawozdanie. Ojciec powiedział, że zorganizował biuro palestyńskie, ludzie się rejestrują i wszyscy są gotowi jechać do Palestyny. Teraz czeka się na praktyczne przeprowadzenie. Tak. Nic nie odpowiedział Eichmann. Pewnego razu poznałem tu nad Sołą chłopca, miał 14 lat. Nazywałem go Alex, a wszyscy nazywali go Bocian. Miał uraz mózgowy,
Tylko chwilami można było z nim normalnie mówić. On siedział i patrzył się w górę. Mógł siedzieć całymi dniami i patrzeć się na ptaki. Pewnego razu siedzieliśmy, nagle on mówi do mnie: tam, tam, Niemcy wybudują kominy i spalą wszystkie dzieci Abrahama. Ja się strasznie przestraszyłem, skoczyłem na nogi. Nie zrozumiałem tego znaczenia tych słów, ale widziałem, że się rozchodzi o coś bardzo ważnego. Mówię: co ty mówisz? Co, co? To on mówi: ale tobie się nic nie stanie. To on mówi: a skąd wiesz? Ptaki, ptaki mi powiedziały. Ten człowiek przewidział to, co się stało. Po powrocie mojego ojca z Berlina zdarzył się jeszcze jeden wypadek o wielkim znaczeniu, tak ojciec przypuszczał zawsze, dla naszej rodziny. Otrzymał telefon, że przez Oświęcim przejedzie Abraham Mordechai, zwany powszechnie Żydów, Gera Rebbe. Pociąg przyjechał. Oknie ukazał się rabi Gera Rebbe. Każdy chciał widzieć rabina, tego słynnego, to cudotwórca. W pewnej chwili ten rabin pytał się po żydowsku: a to kto jest? No i to jest przewodniczący naszej gminy żydowskiej. Nazywa się Schenker. To on zrobił mu znak, żeby się zbliżył. Rabin mu wziął rękę, swoje ręce i powiedział: życzę ci, ażebyś ty i twoja żona i twoje dzieci szczęśliwie przeżyły tę wojnę. I tak się stało. Nikt z naszej rodziny, ojca rodziny, się nie uratował. Wszyscy, którzy żegnali Gera Rebbe, zginęli. Idea emigracji Żydów z Oświęcima do Palestyny legła w gruzach, bo żaden kraj nie przyjmował Żydów. Żydzi Oświęcimia znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Brutalne prześladowania, konfiskaty, łapanki, powszechne choroby i straszliwa depresja. Ludzie stracili chęć do walki o swoje życie. Pierwszego kwietnia 1943 roku rozpoczęło się przesiedlenie Żydów z Oświęcimia do getta w Sosnowcu, a następnie do obozu Środula koło Sosnowca. Mój ojciec uciekł do Krakowa.
Pójdzie moja matka za mną i z moją siostrą Lusią. Myśmy zamieszkali na ulicy Dytla 21. W tym mieszkaniu mieszkał jeden pan muzyk. Nazywał się Birnbaum. Pewnego razu ja weszłem do pana Birnbauma i coś mi się wtedy stało. Ja nie rozumiem tego do dzisiejszego dnia. Ta muzyka zaczęła do mnie przemawiać. Czułem, jak się te skrzypce żalą. Ja myślałem, że skrzypcami widocznie można więcej wyrazić niż mową. Wtedy to przeżyłem jakiś wzlot, coś bardzo wielkiego. Zamknąłem oczy i po prostu wdychałem tą muzykę. Nagle była cisza. Zauważyłem, że łzy mi spływają z oczu. Patrzę się, pan Birnbaum stoi przede mną i kłania mi się. Nie rozumiałem, dlaczego on mi się kłania. Co się stało? On mówi, teraz wiem, jak to mam grać. Te dźwięki jego skrzypiec, żałosne, zostały mi na całe życie. Ja pamiętam tę muzykę. Może dlatego jestem głuchy, ażbym ją nie zapomniał. Żeby ta muzyka zawsze dźwięczała we mnie. Były pogłoski, że się ma utworzyć w Krakowie getto. Tego ojciec się najwięcej bał. Dowiedzieliśmy się, że we Wieliczce nie ma getta i też nie ma żadnych ekscesów. Wtedy postanowiliśmy przejść do Wieliczki. We Wieliczce mój ojciec miał wujka. Przy jego pomocy znaleźli dla siebie mieszkanie. Tyle wspomnień mam. Tyle wspomnień z tej Wieliczki. Pomimo wojny mam też piękne wspomnienia, przyjaźni. Miałem takich cudownych kolegów.
pewnego razu ojciec poznał jakiegoś pana i mówił z nim po niemiecku. Okazało się, że to jest aktor filmowy. Nazywa się Goto. Ten Goto umiał wszystko. Zaczął nam przedstawiać, tak, na scenie, w teatrze. Nadzwyczajny człowiek. Bardzo się ze mną zaprzyjaźnił. W 1942 roku, kilka miesięcy później, coś, jakiś niepokój. Wszyscy zaczęli się bać. Dlaczego? Zaczęła się komasacja Żydów we Wieliczce z okolicznych wiosek i miasteczek. I to był znak, jak jest komasacja, że później oni wszystkich nas wyślą gdzieś. To się przeniosło, ten strach, na nas, na dzieci. Pytałem się moją kuzyneczkę, którą tak strasznie lubiałem. Nazywa się Francineke. To była taka słodka dziewczynka. Ja pamiętam te warkoczyki jej z takimi stołszczeczkami. Biegaliśmy po polach tam i te warkoczyki tak leciały. Byłem zafascynowany tym warkoczykami. Spytałem ją: Francis, ty się nie boisz? I ku mojemu zdziwieniu odpowiedziała: nie, ja się nie boję. Kilka razy w nocy ukazał mi się anioł. Powiedział mi, jak przyjdzie mój czas, to on weźmie mnie do siebie, gdy będzie mi tam dobrze, do lepszego świata. A nie będzie ci żal? Będzie mi żal, a najbardziej będzie mi żal opuścić moje lalki. Znowu byłem zdumiony, co znaczy opuścić lalki, przecież one nie żyją. Mówię, one żyją. One żyją moim życiem. Jeżeli ja przestanę żyć, to też ich życie się skończy. Ojciec powiedział, postanowił, że robi bunkier. To był ten bunkier. Tuśmy się mieli schować. A, i tu z góry się schodziło. Ta klapa to było wejście do bunkra. Jakiś stolarz zrobił tą klapę. Jeszcze widać, tu można było zejść po schodkach na dół, ale jakbyśmy się tam schowali, to byśmy nie żyli. Stolarz, on to rzeczywiście zrobił wspaniale. Nie było nic widać. Ale jak już kończył tą robotę, ojciec mu zapłacił, to powiedział, chcę panu powiedzieć, że to jest bardzo niebezpieczne, bo Niemcy mogą chodzić z psami, a psy natychmiast wyczują. Ja mam taki mały folwark i to jest na odludziu. Nikt pana za mnie będzie szukał. Powiedzieliśmy Gotowcowi, że tutaj jest bunkier. Jak chce, to on może użyć go. On mówi, Leo, ty sam powiedziałeś, że świat nas opuścił. Jak nas świat opuścił, to co mam walczyć? Oni tak nas zabiją. On mówi, zabiją, nie zabiją wszystkich. Niektórzy ludzie zostaną przy życiu. Wtedy obwieszczą światu, co się tu stało. On mówi, Leo, ty jesteś taki naiwny człowiek. Ty myślisz, że rzeczywiście świat się będzie interesował tym, co tu się stało i co tu było, kto został przy życiu, czy nie. Ojciec powiedział, musisz walczyć. Ja chcę walczyć, bo jak nie będę walczył, to jest to samo, jakby podnieść ręce i poddać się. Ja się nie poddaję, ja walczę do ostatniej chwili. Co będzie dalej? Może się stanie cud. A my Gotow powiedział, cud? Jaki cud? Ja w cuda nie wierzę. Wreszcie przyszedł dzień, gdzie się mówiło, od, są pogłoski, że już będzie to wysiedlenie. Ojciec zawiadomił,
stolarza, a stolarz przyszedł późnym wieczorem. Wziął nas na furmance, my przebrani jak chłopi. Pojechaliśmy pod Wieliczkę, do jego gospodarstwa. I tam byśmy weszli do tej szopy, on odsunął siano i tam była klapa, się schodziło na dół. Tu możecie być spokojni, tu was nikt nie znajdzie. Bo na drugi dzień po naszej ucieczce to Wieliczka została okrążona żandarmerią niemiecką. Nikt nie mógł wyjść, nikt nie mógł wejść. A dopiero potem przybyły oddziały Einsatzkommando zawodowych morderców SS. I oni zaczęli robić to wysiedlenie. Po dwóch dniach nasz gospodarz, on się stał strasznie niespokojny. On mówi, to nie wygląda na normalną akcję, bo to już trwa kilka dni. Nie wiem, czy wy będziecie tu mogli zostać. Ojciec powiedział, przyjął nas pan, no to jeszcze kilka dni będziemy, to przejdzie. On mówi, ja nie wiem. Ojciec mu dawał pieniądze za każdym razem, ale nie mógł go uspokoić. Na drugi dzień przyszła jego matka, otwarła tą klapę i zaczęła na nas krzyczeć. Wynocha stąd Żydy! Macie natychmiast opuścić ten dom! Wynocha! Jak nie, to zawołam Niemców. Co za bezczelność! Narażać uczciwych ludzi, niewinnych! Wynocha stąd! Nie wiedzieliśmy, dokąd mamy uciekać. Wszędzie były patrole. Po drodze spotkaliśmy mężczyznę, któremu ojciec musiał zapłacić, żeby nie wydał nas w ręce Niemców. Sytuacja wydawała się beznadziejna. Byliśmy bardzo głodni. Ale nie mieliśmy co jeść, nie wiedzieliśmy co zrobić. Ja się ofiarowałem, że ja pójdę kupić chleb. Poszłem urwy z takich wiejskich, miałem czuprynę, blond. Szłam, a zobaczyłem afisz po niemiecku i afisz po polsku. Będzie Wieliczka wolna od Żydów. Za każdą rzecz tam była, jak się przechowuje Żyd, jak się pomaga Żydowi, jak to kara śmierci. To dość trafę. Za każdą rzecz była to dość trafę. Zobaczyłem sklep. Weszłam tam, a tobie co dać? Ja mówię, pół bochenka chleba. Mówi, co jeszcze? Ja się tak rozglądałem na oko, tam wisiała kiełbasa taka gruba, duża. Takie utęsknienie popatrzyłem na to i powiedziałam, nic więcej. Ona coś tak dziwnie na mnie się popatrzyła i ukroiła taki duży kawał kiełbasy. Ma, to jest prezent, weź. No powiedziałem, dziękuję i wyszłam. Stoję nagle przed drzwiami, gdzie mieszkała moja ciocia. Wchodzę, nieład, niesamowity. Wszystko z szafy. Wala się na podłodze, rzeczy rozrzucone i nagle mój wzrok pada i widzę te lalki z rozciętymi brzuchami. Te lalki nie żyły. Myślę, no, to jak to jest? Na pewno Francis też nie żyje. Weszłam do pokoju gotowca, ja się patrzę, przy oknie stoi ksiądz, odwrócony do mnie tyłem. Myślę, mój Boże, taki krótki czas, już mu zabieli mieszkanie. Nagle ten ksiądz się odwraca, ja się patrzę i nie wierzę własnym oczom. To jest gotów, przytanie. Nagle Gotow zaczął krzyczeć, poduszko, poduszko. Ja słyszę jakieś ciężkie kroki.
Ja tą kiełbasę trzymam w ręce i daję nura pod łóżko. I nagle wchodzą Niemcy. Buty żołnierskie. I nagle pies olbrzymi skoczył naokoło łóżka. Łapał mi tą kiełbasę. Wyszedł tutaj, jak tą kiełbasę. Dwa razy przełknął i połknął. I mnie obwąchał. Ja zamknąłem oczy, myślałem, to jest teraz mój koniec. On mnie obwąchał i mnie polizał. Liznął mnie. I może powrotem. Niemcy nic nie zauważyli. Ten Niemiec mówi, Berdzinci. A Gotow mówi, ja jestem niemiecki ksiądz. Dokumenty. I po chwili słyszę, ale ja pana skądś znam. O, Gotow. No, was coś takiego. Mówi, co pan tu robi za teatr? Skąd pan mnie zna? Mówi, co znaczy, skąd pana znam? Ja, młody ateł sztuki aktorskiej, chciałem być taki jak pan. Och, jak ja panu zazdroszczałem. Chciałem, żeby mi mnie klaskano i mnie podziwiano. No, a teraz ubiera się pan normalnie, idziemy. A Gotow mówi, nie mam co iść. Mówi, może pan ma szansę? A my, jak moi wielbiciele mnie opuścili, to nie mam żadnej szansy. I mnie się zdawało, że to cholewki mówią do Gotowca. Cholewki zbliżyły się do łóżka i traf, strzał. Później jeszcze kilka strzałów. I ja straciłem przytomność. Po jakimś czasie przez strach wygramoliłem się z łóżka, chciałem uciekać, ale myślałem, może jeszcze ten Gotow żyje. Bo patrzyłem się, jak Gotow pół leżąco na łóżku. I na twarzy miał uśmiech, drwiący uśmiech, który zastygł na twarzy. Gotow. Jankiel. Adaś Grossfeld. Ze znaczkami. Francis z lalkami. Felusia, czycielibę. Wujek Szenkiel, jego dzieci. Muszka Milulek. Tacy piękni ludzie. Tacy piękni. Nina Erwin. Moja pierwsza miłość. Tu, w tym domu mieszkałem. Nie ma ich. Odeszli. Leżeliśmy tam w tych krzakach bez planu, bez żadnych możliwości ucieczki. Nie wiedzieliśmy, co ze sobą mamy robić. Strzały było słychać. Nagle, po kilku godzinach, krzaki się uchyliły i przed nami stanęła jakaś postać. No, do dzisiejszego dnia uważam, że to była postać nieziemska. Wysoki człowiek z brodą, starszy, długą koszulą, popatrzył na nas i powiedział, a wy z Wieliczki? Myśmy nic nie odpowiedzieli, za nim mówiliśmy. On zrozumiał i powiedział, och, mój Boże, wy biedni, ja bym wam nieba uchybił. To jest takie niesamowite słowa. Jesteśmy w życiu nigdy nie słyszeli. On mówi, wy bądźcie tu w krzakach. Przyjdę po was wieczór i was zaprowadzę do stacji Węgrzcze.
Ta stacja jest pod Wieliczką. Wsiądziecie do pociągu, który jedzie do Tarnowa. Tam w Tarnowie wejdziecie do getta. To jest was jedyny ratunek. Wieczorem przyszedł. Ubrany już był, ciemno ubrany. Powiedział, no, idziemy. Tak szliśmy po nocy, aż weszliśmy gdzieś na jakąś ścieżkę. On mówi, tu macie nie tylko nie mówić, ale macie cicho chodzić, bo to jest koło szosy, a na szosie chodzą patrole niemieckie z psami. Przyszliśmy na tą stację, kupił bilety, czekał z nami, aż pociąg przyjedzie. Myśmy weszli do pociągu, on nam dał plecak i powiedział, tam jest dla was śniadanie. Jedźcie z Bogiem. Ja go pocałowałem w rękę. Pamiętam dokładnie, pocałowałem go w rękę. Ja muszę powiedzieć, że ja do dzisiejszego dnia wierzę w to, że to nie był człowiek. Tylko, że to był anioł, to był cud, stał się cud, rzeczywisty cud. Tato mówi, idziemy do getta Tarnów. To był taki ratunek tymczasowy, bo getto Tarnów okazało się piekłem. Nie do wiary, że ja tutaj się znajduję. Nie chce mi się wierzyć. To jest cud. Tu żeśmy mieszkali. Tu. Tu był sklep. Coś strasznego, co się tu działo. Schowaliśmy się w bunkrze. To był nasz bunkier. Wieście osób tam się schowało. I siedzieliśmy tam cichutko, jak jakieś dziecko, coś chciało zapłakać, te zatykane usta. To wszystko było pełne ludzi. Nagle usłyszeliśmy bicie kilofem. Bum, bum, jeszcze raz, jeszcze raz. I po chwili ukazała się głowa Ornuk z Dinsta. Mówi, wychodzić, wychodzić. Wszyscy mają wychodzić. Powiedziała, jak nie wyjdziecie, to przyjdą Niemcy i wrzucą tu granaty. I nikt się nie uratuje. I tak żeśmy wyszli jeden po drugim, wszyscy opuściliśmy ten bunkier. A tu, na strychu, stali Ornugzliści i mówili, szybko, 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 na dół, po schodach, na dół, na dziedziniec. Nie zatrzymywacie, nie zatrzymywacie. Tu, na tym podwórcu, nas ustawili w szeregi. Thank you.
Nagle jakaś kobieta z niemowlęciem. Myślałem, że się uda, aż jakiś ornuch z nic ją zobaczył. Podbiegł do niej i zaczął ją bić. Ona nie płakała, nie krzyczała. Trzymała to dziecko i za każdym uderzeniem robiła... To prześladuje mnie całe życie moje. Stoimy, trzymamy się za ręce. Moja matka, mój ojciec, ja, moja mała siostra i Ignaś. To był mój kuzyn. Ja bardzo kochałem tego chłopca. W pewnej chwili Ignaś powiedział do mojego ojca: wójciu, ja potrzebuję kaki. Ten ornuch gdzieś popatrzył się na tego Ignasia. Powiedział: no to niech idzie, a niech wróci. Ojciec się zniżył do Ignasia i powiedział: Ignaś, masz się schować pod łóżko. I wtedy mojej mamie coś się stało. Dostała histerii. Zaczęła krzyczeć: ja mojego dziecka nie oddam. Nie dam. Jeden ornuch z nich doszedł do taty. Powiedział: uspokój ją pan. No jak ją mogę uspokoić? Ona potrzebuje wody. Tam była restauracja dla ornuch z listów specjalnie. I był duży kontuar. Jak tylko wyszedł, to powiedział: schowajcie się tu i nie wychodźcie. Ja stałem, trzymałem się babci za rękę. W pewnej chwili ja się patrzę, przerażony. Ignaś wychodzi. I ja mu robię: Ignaś, powrotem, powrotem. Ignaś nie reaguje, idzie do nas. A ja się go spytałem: Ignaś, dlaczegoś wrócił? Dlaczego? Ignaś powiedział wtedy: no, bo się bałem. Czego się bałem? Ja się bałem być pod łóżkiem. Tu było wyjście z getta i myśmy szli tu. Tu stał ornuch z nic. Pilnował, żeby nikt nie wyszedł na schody. Coś mi się stał. Z jakąś niewytłumaczalną dla mnie siłą skoczyłem na tego ornugnista i go pchnąłem. To trwała sekundę, już byłem na schodach. On za mną, ja to krzyczę: stój, stój! A ja wcale nie stałem, tak na skrzydłach. Padłem do jakiegoś mieszkania i tam schowałem się pod łóżko. Była zupełna cisza. Tych, których wyprowadzono tym wyjściem, to była sień, no poza getta, tych nikt więcej nie widział. Wrócili z szopów ludzie, którzy pracowali poza gettem. Tu się rozegrała noc. Dantejskie sceny płaczu, krzyków. Krzyczeli ludzie do nieba: moja mama, moja mama, moje dzieci, gdzie są moje dzieci? Ostateczna likwidacja getta w Tarnowie rozpoczęła się 2 września 1943 roku.
Kilka tygodni wcześniej udało nam się uciec z Tarnowa i szczęśliwie przedostać się do getta w Bochni. Weszliśmy do getta w nocy. Przy drzwiach stali tylko ordnungsdienści. A wy co za jednym? My chcemy wejść do getta. To nas puścili do getta. Idźcie tam, tam jest taki przytułek dla takich ludzi jak wy. Komendantem getta był Miller. Pewnego razu przyszedł Miller na inspekcję getta, a myśmy byli przy drzwiach. To było najgorsze miejsce, bo tam było zimno. I wyszedł wysoki, pamiętam, człowiek w mundurze SS-mana. Tutaj mu grdyka tak skoczyła, miał długą szyję, chudy. Był koło mojego ojca. I spytał, Wersnicy. Mój ojciec powiedział, ja jestem malarz, artysta, malarz z Krakowa. Mamy. To powiedział, Leo Szenkier. On się odwrócił i poszedł. Jak się okazało, to był kolejny cud, żeśmy nie dostali innego miejsca tam, tylko przy drzwiach, co nam się zdawało źle. Po jakimś czasie przyszedł do getta Arię. To był brat Ignasia, który zginął w Tarnowie. Niemcy zaczęli rejestrować cudzoziemców. Każdy, kto miał pieniądze i możliwości, próbował legalnie czy nielegalnie zdobyć dokumenty, które dawały szansę wyjazdu na wymianę. Niedługo potem komendant getta w Bochni, Miller, wezwał ojca do prac nad ogromnym emblematem haftowanym złotem. Pewnego razu ojciec poprosił o radę. Powiedział, że ma palestyński affidavit i nie wie, czy powinien się zarejestrować, bo krążyły słuchy, że wielu ludzi zginęło. Miller powiedział mu, to jest pańska jedyna szansa uratowania się. Jak się pan chce uratować, to tylko w ten sposób, żeby się pan zgłosił. Rada Millera, aby zgłosić się na migrację, uratowała nam życie. Miesiąc później, 15 sierpnia 1943 roku, odbyła się ostateczna likwidacja getta. Wszyscy Żydzi, którzy mieli dokumenty i zgłosili się, zostali przewiezieni do obozu Bergen-Belsen, a wśród nich i my. Ba noc, baraki, rzędami, rzędy baraków i światła, słupy ze światłami. Zaczęto wysyłać z obozu pierwsze transporty. Wszyscy byliśmy pewni, że idą na wymianę. Każdy im zazdrościł. Dopiero potem okazało się, że cała akcja wymiany ugrzęzła w miejscu, bo żaden kraj nie przyjmował Żydów, a transporty te trafiały prosto do obozu Auschwitz-Birkenau. Ojciec mój zaczął malować, a nawet uczyć innych. Na rozkaz Niemców w obozie Bergen-Belsen malował portrety oficerom. Pewnego dnia malował portret wysokiemu rangu oficerowi z Berlina i odważył się zapytać, czy jest jakaś szansa zorganizowania transportu za granicę. A czym pan mówi? Nikt wami się na świecie nie interesuje. Nikt. Nie ma żadnego zainteresowania. To jaki transport możemy zorganizować? Warunki w obozie Bergen-Belsen stawały się coraz bardziej tragiczne. Ludzie głodowali, masowo umierali.
Mój dziadziuś umarł 5 marca 45 roku. Umarł skóra i kość. Ja pamiętam, stałem przy nim, jak on umierał. Z tych, co zostali przy życiu, gdy zbliżał się front, utworzono transport towarowym pociągiem, a wśród nich znów my. Jechaliśmy pociągiem 11 dni mniej więcej, albo 12. Pociąg jechał w jedną stronę, Armia Czerwona się zbliżała, to jechał na Z, tam i z powrotem, tam i z powrotem. Ludzie mówili, że to pociąg widmo. I nagle słyszę świst. Wysoko. I gdzieś tam daleko. Ktoś powiedział, Rosjanie! Rosjanie! Szybko pobiegłem do naszego wagonu z powrotem i krzyknąłem, tato, mamo, wyzwolili nas, Rosjanie! A oni nic. Cicho siedzą. Nie śmieją się. Mama podniosła głowę i powiedziała, Arię zmarł. Tak to się stało, że ta przepowiednia CRWB się sprawdziła. Moje rodzinne miasto nie musiało stać się symbolem zagłady Żydów. Mogło się stać symbolem ratunku Żydów. Żydzi z Oświęcima mieli wielką szansę iść na emigrację. Nie udało się, nikt ich nie chciał przyjąć. Zostali sami. Nie ulega wątpliwości, że Niemcy widzieli, jaki jest stosunek państw do Żydów. Że Żydzi nic nie znaczą, to jest jak śmiecie. No można ich palić, można nimi robić, co się chce. Nie chcecie ich przyjąć? Wszystko wam jedno, co z nimi zrobimy? No to dobrze, to robimy. To była wielka ironia losu, że tam, gdzie miała być komasacja, koncentracja Żydów na emigrację, tam była koncentracja Żydów na zniszczenie. To stało się na oczach całego świata. Dzisiaj niech nikt nie mówi, że nie wiedział, że nie słyszał, że nie było mu wiadomo. Wszyscy wiedzieli, wszyscy słyszeli. I nikt nic nie robił, żeby przyjść nam z pomocą. Na moich obrazach widać ludzi cierpiących, ale równocześnie z góry aniołowie ich przyjmują w swoje objęcia. Mnie się wydaje, że przez to malowanie ja jestem bliżej nich, ja ich upamiętniam. Ja postanowiłem malować
ich przejście w inny świat, w ten lepszy świat. Wybawca we Wieliczce, to ja mówię, że on jest anioł. Prawdopodobnie to był anioł w ludzkiej postaci. Zawsze, kiedy rodziły się moje dzieci i moje wnuki, to miałem jego w myślach, że on uratował mnie i moją całą rodzinę. Nikt by nie żył z nich, gdyby nie ten szlachetny człowiek. Ten Żyd, który uratował się podczas wojny, nie uratowałby się, gdyby gdzieś, kiedyś, w jakiejś sytuacji Polak mu nie pomógł. Jesteśmy tym ludziom, którzy nas ratowali, nie tylko wdzięczni do grobowej deski, ale ci ludzie to jest światło ludzkości. To byli cisi bohaterowie tej wojny.